nas sztabik nasz z Ciechanowca. Zapraszam tu na scenę wolontariuszy z Ciechanowca, którzy grali na Łomży. Zapraszam Ewelinę, szefową sztabu. Młoda dziewczyna nie chciała wysłać dokumentów do Warszawy, żeby założyć własny sztab. Powiedziała: Łomża to serce kiedyśnego województwa łomżyńskiego. Chcę grać na Łomży. Ewelina, zapraszamy cię, Ciechanowiec, na scenę. Uwaga, już oddaję mikrofon. Tutaj słuchajcie, gdybym miał 18 lat, to musiał z tobą chodzić. Gdybym miał 18 lat, musiał z tobą chodzić, a tak możemy tylko pójść. Oddaję telefon, chwała. Może sztabik nam się przedstawi, co? Mam nadzieję, że powiecie, ile zebraliście już, co? No dobra, wszystko jedno, nie wstydź. Ewelina Godleska. Przedstaw się, no może zacznijmy od tego. A my chcieliśmy podziękować dla burmistrza za to, że... za to, że po prostu nam dał autobus do Ciechanowca. No i mogliśmy tu dojechać. Co jeszcze? No mów. A ile się udało wam się zabrać pieniędzy? 7 tysięcy. O, wspaniale. A ile osób u was w sztabiku? 20. No to ciekawie.